trzecią niedzielę po Trójcy Świętej. Witam serdecznie. Hasłem tego tygodnia, który dziś rozpoczynamy. Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza 19:10. Moi drodzy, dzisiaj w kościołach naszych rozważamy fragment Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, wybrane wiersze. Przychodzili do Jezusa też celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i nauczyciele prawa szemrali. Ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. Opowiedział im wtedy taką przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu: Ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko, udał się w odległe strony i roztrwonił swój majątek, gdyż prowadził rozwiązłe życie. Kiedy stracił wszystko, nastał w tym kraju wielki głód, a on zaczął odczuwać niedostatek. Poszedł więc i wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który posłał go na swoje pola, aby pas świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dał. Wtedy powiedział: tak wielu najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja umieram tu z głodu. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Stał więc i wrócił do swego ojca. Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Wtedy syn powiedział do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Ojciec jednak powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy i będziemy się radować. Ten mój syn był bowiem martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytał się, co się stało. Ten powiedział do niego: twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste ciele, gdyż odzyskał go zdrowym. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. A on odpowiedział swemu ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, abym mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił twój syn, ten, który roztrwonił twój majątek, z nierządnicami zabiłeś dla niego tłuste ciele. Ojciec mu odpowiedział: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kochani, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam miłującego Ojca. Ojca w niebie, który wychodzi do nas, przychodzi, chce z nami rozmawiać. Tylko czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi Go słuchać, otworzyć się na Niego? Moi drodzy, dobrze wiemy, że ludzie niestety zawodzą. Wiemy, że niestety układa się często nie po naszej myśli, że często chcielibyśmy inaczej. Bóg jednak, moi drodzy, nigdy nie zawodzi. Musimy mieć jednak świadomość, że myśli Boże to nie zawsze nasze myśli. On wie, co dla nas jest potrzebne. On wie, czego potrzebujemy. On wie wszystko. Dlatego warto Mu zaufać. Wtedy, kiedy przychodzi do nas, kiedy czeka na nas otwartymi ramionami, tak jak ten ojciec z tej przypowieści, albo wtedy, kiedy wychodzi do nas, kiedy jesteśmy obrażeni, kiedy jesteśmy źli. Także wyszedł do drugiego syna ojciec z przypowieści. Tak samo i Bóg wychodzi do nas. Chce do nas przyjść i przychodzi. Tylko czy my będziemy chcieli z Nim rozmawiać? Czy otworzymy się na Jego Słowo? Bóg wie wszystko najlepiej. O tym mówią także fragmenty z Biblii na co dzień.
Wszystko oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swoim czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz ręce swoje, nasycają się dobrem, czytamy w Psalmie 104. I w Ewangelii Jana, 6 rozdziale, 35 wierszu czytamy: Jezus powiedział do ludu: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Moi drodzy, życzę nam wiary. Życzę nam tego, abyśmy spojrzeli na Boga, który przychodzi do nas, który chce, abyśmy zawsze byli blisko, który chce, żeby to, co Jego, było i nasze. Uchwyćmy się Go, trwajmy w Nim i mimo, że może czasem ktoś zawodzi, nie zniechęcajmy się. Szukajmy w Bogu oparcia, w Nim siły i z Nim społeczności. Zostańcie z Bogiem, życzę Wam dobrej niedzieli i niech łaskawy Bóg przyjdzie dzisiaj także i do Was. Amen.